Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak wybudować strukturę, a jest to dokładnie tym razem kościół. Nowy kościół, który wszedł z aktualizacją 1.14 do gry Minecraft. Zmienił się on mocno od kościoła, który nagrałem jakiś rok temu, ponieważ nowa wersja ma witraże, kamienne płoty, nawet statyw alchemiczny w środku, nowy ołtarz, istnieje wersja opuszczona. Naprawdę dużo się w kościele zmieniło, a ja Wam dzisiaj zaprezentuję, jak możecie go wybudować. A więc bez przedłużania idźmy do poradnika. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to wybudować platformę, która z przodu ma mieć szerokość 5 bloków, tutaj 3 bloków, tutaj 4 bloków, a tutaj 3 bloków. Z drugiej strony tak samo całość ma być symetryczna, a środek ma być wykopany na 3 bloki do przodu, ponieważ będziemy musieli tutaj do tego kościoła jakoś wejść i z tego powodu trzeba zrobić tutaj schodki. A więc usuwacie te 2 bloki i wstawiacie tutaj kobla, a potem w to miejsce schodki. Następnym krokiem jest wstawienie dokładnie w tą lukę tutaj drzwi, a potem obudowywujemy koblem nasze drzwi dookoła. Gdy zrobiliśmy ten krok, to na to budujemy takie U, które jest odwrócone w drugą stronę. Następnie budujemy U, które jest w poprawną stronę. W ten sposób mamy cały przód zrobiony. Następnym krokiem jest wybudowanie słupów na wysokość 4 bloków. 1, 2, 3, 4 oraz z drugiej strony. 1, 2, 3, 4. Potem bierzemy schody bryłkowe i kładziemy jedne schody w tą stronę tutaj, a drugie schody w tą stronę tutaj. A więc to jest następny krok, poczekajmy tylko niech nasz komputer odmuli i będziemy już budować dalej. Chciałem tylko Was zachęcić, abyście zostawili łapkę w górę oraz suba, jeśli tego jeszcze nie robicie, ponieważ wbiliście mi w tym roku już bardzo dużo subskrypcji oraz bardzo dużo łapek pod filmami, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. A więc trzymajcie tak dalej, a ja będę trzymał dalej z filmami. A więc dobrze. Następnym krokiem będzie wybudowanie kolejnych słupów, które dociągniemy do samego szczytu, na równie z przednią ścianą. Tutaj robimy drugi słup, który ma mieć tą samą wysokość. Następnym elementem będą dwie boczne ściany, które mają wysokość 4 bloków. A więc robimy tutaj tak, żebyśmy mieli prostokąt 2 na 3 bloki i na to budujemy jakby takie 2 słupki po 2 bloki. Kładziemy tutaj na środek blok z kamienia, jedne schody w tą stronę oraz drugie schody w tą stronę. Ostatecznie kładziemy pół blok bruku na szczyt. Okna wypełnimy później. To samo, co zrobiłem z tamtej strony, musimy zrobić z tej, dlatego nawet nie będę już tego dla Was komentował, tylko po prostu to zrobię. Jak chcecie, to możecie się wpatrzeć, jak już zapamiętaliście, to możecie po prostu to przebudować i wszystko będzie dobrze. Następnym krokiem jest wybudowanie okien na tą samą wysokość, jak posiada okno przednie, z lewej oraz z prawej strony. Prezentuje się całość tak. Następnie wypełniamy brukiem do tej kratki wszystkie dziury. Teraz, gdy już to zrobiliśmy, możemy wziąć sobie schody z bruku i postawić jedne schody tutaj, a drugie tutaj. Całość zapełniamy brukiem z tej oraz z drugiej strony.
teraz bierzemy się za tył. Tył to dwie ściany, które składają się z bloków 4x5 i jedna, która składa się z bloków 3x5. Zacznijmy może od tylnej. Tylna ściana posiada na dole kwadrat 3x3 oraz potem małą obudowę, w którą wejdzie okno. Teraz robimy sobie tutaj prostokąt 4x5 bloki oraz usuwamy te dwie kostki. To samo robimy z drugiej strony, tyle że musimy to oczywiście zrobić symetrycznie, aby wszystko wyglądało ładnie. Potem wypełniamy dach do tego momentu i możemy przy okazji, jak ktoś jest praktycznym człowiekiem, tak samo jak i ja, zrobić sobie pierwsze piętro. Teraz robimy tutaj okienko. Ostatnim i najłatwiejszym krokiem będzie oczywiście góra. A więc robimy kwadrat 5x5 bloków, który następnie wypełniamy od środka z wyjątkiem tego oto miejsca. Potem robimy tutaj tak po 3 bloki, tak żeby to jakby pasowało do tych ścianek. I gdy już to zrobimy, to na szczyt tych ścianek kładziemy po jednym bloku. Cała struktura kościoła jest już gotowa. Teraz przejdźmy do detali. Następnym krokiem jest postawienie tutaj kobla oraz tutaj kobla, na to dwa kawałki muru oraz na szczyty pochodnie. Aż się tutaj rozjaśniło. Nie dziwcie się trochę, że to lewituje, ale tak naprawdę powinno to, wiecie, wyglądać tak i wtedy tutaj nam nic nie lata. I możemy to tak naprawdę tak zostawić, zamienimy tutaj sobie na schodki i wszystko wygląda spoko. Teraz wypełniamy okna. Okna są losowo, jednak składają się one zawsze z żółtej oraz z białej szyby, tak jak tutaj wszędzie widzicie. Dlatego powstawiajcie w każde podwójne okno jedną żółtą szybę, a gdy to już zrobicie, to oczywiście będziecie mogli sobie powstawiać także białe szyby. Tak jak teraz ja. Z tyłu w pojedyncze okienko można wstawić białą albo żółtą, to jest bez znaczenia. Tutaj białą szybkę i zaraz nasz kościół otrzyma nowe okna. Z tyłu jeszcze, tu z boku widziałem. I to jest także wszystko. Teraz wejdziemy do środka. Środek jest jeszcze pusty, a więc pierwszym krokiem jest oczywiście zrobienie ołtarzu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak wiecie, schodki tutaj, tutaj, cyk, cyk. Nie w tą stronę. Schodki w tą stronę, schodki w tą stronę. Oraz oczywiście musimy jeszcze pobrać pochodnie, tylko niech nam odmuli ten komputer. Bo popatrzymy się w ziemię, to w ten sposób nam odmuli szybciej, albo nie wiem jaki jest trik, żeby komputer nam szybciej hurał. Możecie napisać w komentarzu, tylko nie piszcie proszę pierdół typu kupić lepszy komputer czy coś takiego, bo to nie jest pomocne, ale napiszcie jakieś propozycje, co można zrobić, żeby naprawdę szybciej komp śmigał. Pochodnie wstawiam, jak widzicie, nad ołtarz, dwa te miejsca oraz tutaj nad drzwi. Na drugim piętrze wstawiamy tutaj jedną pochodnię na przykład i tutaj. To jest losowo. Teraz bierzemy oczywiście drabinki, które musimy niestety sobie przynieść z tamtego kościoła. Dobra, wbijmy po prostu szybę i tyle. Teraz statyw jeszcze zabrałem. Dobra, to są rzeczy, które są potrzebne. I robimy oczywiście tutaj schodki, czyli drabinkę, aż na samą górę. To się najlepiej robi bez trybu latania, więc zróbcie to także w ten sposób. Tu można postawić drabinkę, ale to nie jest wtedy oryginalna struktura, dlatego lepiej tak nie robić. Ostatnim krokiem jest podstawienie ekskluzywnego przedmiotu, czyli statywu alchemicznego i cały kościół jest gotowy. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, a poradnik był przydatny, napiszcie mi to w komentarzu. A ja bez przedłużania będę się z Wami żegnał i zobaczymy się w przyszłym odcinku. A więc trzymajcie się i cześć!